Szanowni Państwo, witam serdecznie w CKE w Czerwionce Leszczynach. Dzisiaj kolejny odcinek programu Pasjonaci, spotykamy się nie na scenie w CKE, tylko w naszej sali lustrzanej, zwanej też salą baletową. Jest to taka nasza sala wielofunkcyjna, sportowo, artystyczna. Dzisiejszym moim gościem jest 16-letnia dziewczyna ze stanowic. Czyli z gminy Czerwionka Leszczyny, Alicja Klasik, która jest szpadzistką. Szanowni Państwo, witam Cię. Alicja. Witam. Szanowni Państwo, Alicja e, ma 16 lat i już za sobą poważne sukcesy i to w, e, już w seniorach w szpadzie. Pochwal się swoimi e, sukcesami. E, masz tu ze sobą swoje. Nagrody, opowiedz o tych nagrodach. No tak, ostatnio właśnie zdobyłam trzecie miejsce na Mistrzostwach Polskich Seniorów. W kraju jeszcze zostałam mistrzynią Polski, aktualną w kategorii juniora młodszego. Mhm. Zdobyłam drużynowo, z dziewczynami zdobyłyśmy drugie miejsce na Mistrzostwach Europy. I dwa lata temu indywidualnie zdobyłam trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy i drużynowo. Czyli te nagrody, które tutaj widzimy, to są to mniej więcej to, o czym opowiedziałaś, tak? No tak, mniej więcej tak. Dobrze. Powiedz mi, od którego roku życia trenujesz szpadę? No, trenuję już 9 lat. Zaczęłam pod koniec drugiej klasy podstawówki. Co się stało? Czy w Twojej rodzinie ktoś się tym zajmował? Nie. Jak na to wpadła? No to właściwie tak przez przypadek zaczęłam trenować, bo moi rodzice właśnie są sportowcami. No i chcieli mnie zapisać na jakieś zajęcia dodatkowe i zobaczyli plakat z ogłoszeniem szermierki w rywniku. No zapisali mnie i jakoś tak zostałam po prostu. Mhm. Szanowni Państwo, Alicja okazuje się pochodzi z rodziny sportowej, ale nie tylko sportowej, sportowo-artystycznej, ponieważ brat jej ojca e, wraz ze swoją żoną, czyli Michał i, i Michalina e, Klasikowie, to są artyści, z którymi ja się już znam no, prawie z 20 lat. Także e, Alicja pochodzi z rodziny sportowo-artystycznej. Powiedz mi, e, czy Kultura w waszej rodzinie w jaki sposób funkcjonuje? Nie chodzi mi o kulturę osobistą, chodzi mi o, 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 o sztukę, muzykę. To znaczy, moja siostra bardzo się interesuje właśnie y, rzeczami artystycznymi. Mm -hmm. y, gra na, właśnie na różnych instrumentach, na gitarze. Chodziła parę lat do szkoły muzycznej, y, nauczyła mnie grać na ukulele. No i interesujemy się też właśnie sportem, więc łączymy jakby te, dwa, te dwie rzeczy. A na Ukulele grasz i śpiewasz? Tak. Kurczę, trzeba było przynieść. Widzisz, szkoda, że się nie pochwaliłaś, byśmy tu zrobili jakiś fajny koncercik. No, A z, znasz dużo chwytów na Ukulele? To znaczy, ja zaczęłam grać dopiero właśnie w ten okres kwarantanny, bo mhm. wtedy miałam czas, żeby no, porobić coś dla siebie. Więc, no tak, nie za dużo, ale myślę, że coś bym zagrała. A jesteś na ukulele leworęczna czy praworęczna? Praworęczna, bo siostra powiedziała, że mam się tak nauczyć grać. Aha, ale za to szpadę trzymasz w lewej ręce, jesteś tak. leworęczna. A gitarę, czy można powiedzieć, już trzymasz normalnie, czyli lewą ręką dociskasz progi. Tak, tak. No to ciekawe, bo to trzeba troszeczkę umieć przestawić umysł. No, na początku było trochę trudno, ale się nauczyłam. Mhm. Powiedz mi Alicja, tutaj mamy Twój strój, w którym występujesz na zawodach. Opowiedz może o szczegółach tego stroju, z czego się składa, bo, bo no ja już trochę wiem, myśmy przed chwilą tego manekina wspaniałego ubierali, ubierali tak, ale nasi widzowie tego nie widzieli. Może opowiesz troszkę od, może od góry, zaczniemy. No to na głowie manekin ma ubraną maskę szermierczą. Ym, jest ubrany też. Ale poczekaj, i ta tak. maska, z, z czego ona się składa? Bo widzimy, że, że y, trochę przypomina y, nam sitko. No tak, to jest metalowe. Nie wiem, sitko, no nie wiem jak mhm. mam to nazwać. Y, no po prostu nas ochrania przed trafieniem, bo też możemy dostać właśnie w twarz. <laughs> Jeden z naszych akustyków przed chwilą w trakcie zakładania tego. Kasku na, na głowę Manenkina, powiedział, to jest dokładnie takie sitko, jakie mamy w mikrofonach. I rzeczywiście ten materiał, ten, ten drut, który jest i ten splot jest bardzo podobny do sitka, który jest w mikrofonach. Stąd też zawsze tą część mikrofonu wszyscy realizatorzy nazywają sitko, daj sit. To jest, to jest to sitko. Pod tym sitkiem mamy taką część materiałową. Ona służy po to, żeby chronić naszą szyję. Tak, tak. A to jest, to jest, jaki materiał? Czy on jest też tam jakiś utwardzony, żeby nie było ranczy? Po prostu grubszy kawałek. Butna? No po prostu grubszy kawałek. Mhm. Dobra, następna część. No to jest bluza i spodnie szermiercze, ale nie widać jakby tutaj całego stroju szermierczego, bo pod tą bluzą jeszcze mamy plastron i ochraniacz. Mhm. Czyli gdybyś taką szpadą dostała, właściwie dostajesz za każdym razem w którąś część klatki piersiowej, to nie czujesz tego bólu? No zazwyczaj nie. Aha, bo dla mnie zawsze jest naj, najbardziej przerażające to, że ktoś mnie po prostu będzie tu kół w żebra. Mm, tak. To jest takie naj, najbardziej chyba nieprzyjemne uczucie, ale jeżeli masz dobrze założony strój, to, to nie ma czegoś takiego. No nie, a poza tym podczas walki też jakby nie myśli się o tym. Aha, jest na tyle adrenalina, że dopiero po walce pod prysznicem stoisz i patrzysz i masz jakieś ślady. Zdarza się tak, tak? Tak, zdarza się. Czyli to są, ale to nie są jakieś przecięcia, to są jakieś siniaki? Nie, no, to są siniaki zazwyczaj właśnie. Aha. A ten siniak bierze się z powodu tego e, dźgnięcia czy po prostu jeżeli jest takie bardziej no nie, nie wiem jak by to nazwać, takie biczowe uderzenie? E, to znaczy u nas są tylko dźgnięcia, mhm. nie mamy cięć. Mhm. W szabli są cięcia. No, i właśnie jak mamy jakieś y, siniaki czy y, no, uszkodzenia, to zazwyczaj właśnie z tego odgnięcia robi się mhm. siniak. A masz tu jakiś taki? Coś? Widzę na ręce masz. Mam tutaj, no. Aha. Myślałem, że to jest malinka, a to nie. okazuje się, to nie jest malinka. I, i, I skąd się to wzięło? To znaczy, co jakieś y, słabsze miejsce było w, w, czy, czy te, tej części, ta część ręki nie jest ochraniana? Jest, jest. Właśnie mamy na to jeszcze ubrany plastron Aha. na rękę, którą walczymy. Y, no, ale no, zależy właśnie, jak mocno zawodnik nas trafi. Mhm. Rozumiem, było mocne uderzenie i. Dla te... A czułaś, bo to jest ręka, którą akurat ty e, trzymasz swoją szpadę i, i, i musiało zaboleć. No tak. Czy to nie miało potem wpływu jaką, jakiegoś na, na walkę, na dalszy ciąg walki? Nie, to znaczy, jeżeli y, uszkodzi nas ktoś podczas walki, no to możemy ją zatrzymać mhm. i mamy tak jakby 10 minut przerwy medycznej. Mhm. No, to jest zazwyczaj, jeśli naprawdę ktoś no, poważnie dostał albo został uszkodzony. No, ale możemy po prostu zrobić sobie taką przerwę. Dobra. Cieszę się, bo nasza rozmowa zaczyna się dobrze kręcić. Przed chwilą, zanim zaczęliśmy rozmawiać o twojej pasji, bo taki jest tytuł naszego programu. To ciężko było mi z ciebie wyciągnąć jakieś zdania, ale widzę, że jeżeli rozmawiamy o rzeczach, którymi się człowiek pasjonuje, to wtedy nawet z nieśmiałej i, i, i mało rozmownej osoby wylewają się całe zdania. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Alicja, e, i teraz przechodzimy do spodni, tak? To są spodnie? Tak, tak. Co takiego jest w tych spodniach? No. Nic. No nic. No. Pod spodem jest też plastron? Nie, 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 nie. Po prostu mamy spodnie i jeszcze na nogach mamy skarpety szermiercze. Mhm. Zdarza się, że czasami dostaniesz w jakąś niską, tą, niską część nogi? Tak, no często się zdarza. A to jest sobie. już wtedy faul? Nie, nie, można trafiać wszędzie. U nas właśnie w szpadzie. Bo... Właśnie. Różnica między tak. szpadą a floretem. I szablą. Jeszcze są tak. trzy No bronie. to opowiedz. W szpadzie można trafiać. No, w dowolną część jakby ciała, wszędzie można trafiać. No i siedzika, a nie mhm. tnie. Tak, we florecie tylko w tułów. Mhm. A w szabli można tylko ciąć, można też trafić, ale zazwyczaj się tylko tnie i w tułów się też tnie. Więc u nas po prostu no, mają większy ten zakres do trafienia. To dlatego wybrałaś szpady. Łatwiej trafić. No, nie wiem, czy A to Właśnie powiedz mi, dlaczego szpadę, bo, bo można już w trakcie, podejrzewam, treningów zmienić sobie na, na floret albo na szablę. Jest tak? Zdarza się, że, że przechodzą zawodnicy z jednej dyscypliny na drugą? No, częściej zdarza się, że właśnie szpadziści przechodzą na floret albo na odwrót. No, ale ja jak zaczynałam trenować, no to u nas w klubie już była tylko szpada, więc mhm. no nie miałam tego wyboru. Gdybyś miała wybór? Myślę, że zostałabym przy szpadzie. A co takiego jest w tym dźganiu siebie? Bo dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, gdzie dziewczyna e, dziewięcioletnia, e, a tu teraz nastoletnia, lata z, z tą szpadą i, i dźga innych ludzi. Jest, jest w tym coś takiego dziwnego, ale powiedz mi, co w tym jest fascynującego? W ludzi? No, no, nie wiem. To znaczy, jakby ja nie biorę tego tak w ten sposób. Trochę że, jak nie. gra komputerowa. Nie, nie, nie. To znaczy ja nie myślę o tym, mhm. że cikam ludzi, tylko mhm. po prostu chcę zadać trafienie i no, na przykład wygrać walkę właśnie. Podobnie jak w boksie trzeba spięść i uderzyć kogoś no właśnie, w twarz, no właśnie. żeby tą walkę wygrać. No dlatego dla mnie to jest trochę dziwna dyscyplina. Dziwna szpada. Dziwna dlatego, że no, cały czas mam w głowie obrazy z filmów na przykład z takiego filmu Zorro. No i, i, I widzę tego Zorro, jak tam się jak walczy, yy, walczy z, z tymi yy, właściwie policjantami, którzy zawsze chcieli go dopaść i zawsze pokonuje. I, I czy czasem to nie jest tak, że jakąś bajkę obejrzałaś, i, i ona cię tak natchnęła, żeby, żeby pójść do tej szpady? Nie, akurat ze mną tak nie było, ale mam taką koleżankę, y, która oglądała właśnie Barbie i trzy muszkieterki. Nie wiem, czy pan to no, no, zna no. tą bajkę. Y, Moje dzieci no, oglądają, właśnie, trochę no, wiem o Barbie, I ona o Barbie. sobie obejrzała ją i poprosiła rodziców, żeby ją zapisali właśnie, bo powiedziała, że chce być muszkieterką. I co? I chodzi do dzisiaj? Tak, trenujemy razem. A ile lat ona już trenuje? Y, ona dłużej, chyba jakoś z 10 lat może. To jest niesamowite właśnie, żeby... Popatrzeć na bajkę i, i potem pójść w tym kierunku. No, ja sam kiedyś oglądałem konkurs szopenowski pianistyczny i potem poprosiłem rodziców, żeby mnie zapisali do ogniska na pianino. Ale po trzech latach zrezygnowałem. Oj. Za ileś lat znowu zacząłem grać na gitarze i potem tam w, w tym temacie mocno utknąłem i dzięki temu y, graniu na instrumentach właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj, bo pracuję w kulturze. Także gdzieś tam się pewne rzeczy zawsze y, zapętlają. Powiedz mi, ponieważ jesteś z rodziny artystyczno-sportowej, czyli twoi rodzice y, czym się zajmują? Oni są wf w szkole. Mhm. W której? Y, mama pracuje w Tębieńsku, a tata w Leszczynach. Tata w Leszczynach, w której, w trójce? W jedynce. Jedynce. Aha, bo mówiłaś, że tata w piłkę musi kiedyś pograć, to go kiedyś będziemy no. musieli zaprosić na Orlik. Pogramy tak. na Orliku. No bardzo by się ucieszył z tego powodu. Tak? No to super. Na którym szczeblu kariery teraz jesteś? Bo masz 16 lat i, i zdobyłaś trzecie miejsce na Mistrzostwach Polskich Seniorów. Tak. Czyli można powiedzieć, patrząc tu na te drabinki. To jesteś tak na czwartym, trzecim, drugim czy pierwszym? Na którym szczeblu od góry tak teraz e, siebie widzisz? Ale tu chodzi o wiek czy o zdolności? No, o Twoje, o, o twoje m, plany, marzenia. E, bo właśnie mamy pewne marzenia i chcemy z, z miejsca, w którym jesteśmy, dotrzeć do któregoś. Ale to teraz w tym miejscu, gdzie się widzisz, na którym szczeblu? No, do wybrania trzy, tak? A to wy masz tu całą drabinkę. No Tylko myślę... niezbyt skromnie, bo ty widzę, że jesteś skromna, to ty powiesz, że jesteś na samym dole? Nie. Nie, no myślę, że tak na trzecim, może no, może w połowie. Mhm. A to trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski seniorów, czyli tam walczyłaś z dziewczynami starszymi od siebie nawet i, i dwukrotnie, trzydziestolatkami? Tak. Jedna była 18 lat starsza ode mnie. Czy mogłaby być prawie, że Twoją matką. No, tak się... I co, wygrałaś ją? Nie, przegrałam, ale Aha. jednym punktem, więc. Aha. Dobra. W szermierce, bo Ty wyglądasz mi na taką kruchą dziewczynę. Jakbym nie wiedział, że, że, że trenujesz szpadę, to bym powiedział, że po prostu chuda dziewczyna nie dojada, siedzi w domu przy komputerze i, e, i chodzi do szkoły, ale. E, ty jesteś szczupła, tylko że pod tym. E, e, pod, w, ta figura składa się z samych tak zwanych głębokich mięśni. Bo twój sport to jest nieustanny ruch, cały czas na nogach. No tak. Szermierze chyba najbardziej właśnie mają na nogi. Nogi, i chyba jeszcze I rękę, rękę którą, tak. którą walczysz. A ta druga ręka prawa to jest taka właściwie do niczego, co? No to znaczy, my właśnie próbujemy robić i na tą, i na tą rękę, Aha. żeby no, nie było takiej różnicy, no ale no, jednak widać, że tą ręką, którą walczymy, jest bardziej umieśniona. Co jest w szermierce najważniejsze? Czy refleks, czy może na przykład dobre oko, żeby umieć trafić? Jakie są istotne, takie najbardziej istotne cechy, żeby mieć dobre wyniki? No, to znaczy, myślę, że nie ma takiego przepisu na sukces, ale no na pewno ważna jest głowa w szermierce. No ponieważ, głowa, czyli co? Spokój? Tak, no, spokój, jakby plan na to, jak chcemy trafić. Myślę, że też refleks, właśnie jest ważny i to, żeby ogólnie no, zawodnik był wysportowany. No, robimy też różne ćwiczenia siłowe. No, ale jednak chyba ta, ta głowa tak jest najważniejsza. A ćwiczenia siłowe to jakie pompki? Też robimy. Tak, czasem. ile zrobisz pompek? Myślę, że z 10, może 15. Aha. Dobra, A, ale przysiadów to chyba zrobisz ze stu, co? No i co jeszcze ze sztangą? Ze stu ze sztangą? No. E, powiedz mi, e, a ta sztanga, z którą robisz przysiady, to ile waży? Mm, ostatnio, jak na treningu właśnie robiliśmy przysiady, to 40 kilo. I ile zrobiłaś tą 40-kilową sztangą przysiadów? Nie, no nie wiem, <noise> Jest ile, ale wiem, że na pewno zrobiłam przysiad. Aha. No, bo nie wyglądasz. A my też mamy tu w pracy takiego kolegę, który tam z, w, za, teraz stoi za stołem mikserskim. On jest też taki szczupły jak ty, ale jego y, siła jest jakby nieproporcjonalna do, do wyglądu. Mm -hmm. Jest w stanie, no tak jak mrówka uniesie kilkakrotnie czy kilkadziesiątkrotnie cięższą od siebie zdobycz, tak niektórzy ludzie też są szczupli, ale mają same mięśnie i to, i to jeszcze te mięśnie głębokie, a inni są wielcy i mają mało siły. Zrobisz około 100 przysiadów ze sztangą. No, nie liczyłaś tego. No, nie liczyłaś. Nie liczyłaś, ale powiedzmy, że, że zrobisz dużą ilość przysiadów ze sztangą. Ja zrobię przysiadów, no nie wiem, może kilkadziesiąt i będzie zadyszka. Czy ty dodatkowo jeszcze jakieś inne dyscypliny sportu uprawiasz na poprawę kondycji, czy bieganie? Opowiedz mi o, o takim przygotowaniu treningowym do, do, samego, no, do samej walki. To znaczy, jeżeli akurat nie mamy zawodów w tym czasie blisko, no to staram się właśnie biegać, chodzić na basen. No ale jeżeli już zbliża się właśnie ten okres zawodów, no to raczej robimy wszystko w kierunku tej szermierki. Mhm. Jeżeli biegasz, to jakie dystanse? To znaczy, ja sobie tak biegam, po prostu chodzę na wybiegania, nie wiem, z 4 km może. Mhm. Dziennie? Nie, no dziennie nie. Nie no, raz na tydzień na przykład sobie mhm. będę biegać. Dobrze, a teraz tak, jeżeli już biegniesz. To w jakiś, w jakiś określony sposób biegniesz, stawiasz stopy, czy, czy, czy to jest wszystko jedno? Nie, wszystko jedno, wszystko jedno. Bo widziałem, jeżdżąc często do pracy, e, ja mieszkam w kamieniu, jeżdżąc do pracy przez malenie, czyli nie, nie, w okolicach zakładu odsalania w Czerwiące, biega tam taki pan, nie wiem, po pięćdziesiątce, ale leci w specyficzny sposób taki, że nie dotyka piętami. Ziemi i leci tak, to wygląda to, jakby leciał na palcach. I kolega, nasz e, e, grafik e, z Moku, który, który e, też biega i, i, i też jest maratończykiem, mówi, że to jest taki specyficzny sposób, że biegniesz na palcach, czyli głównie tu opierasz na, na, e, na łydkach. I rzeczywiście patrząc na tego pana biegnącego, widziałem, że normalnie łydki ma takie prawie jak ja mam e, uda. E, czyli łydki u Was są ważne? Tak, są ważne, ale jakby inaczej je rozbudowujemy. Mhm. No właśnie, jest rozgrzewka, i później mamy pracę szermierczą. Mhm. To jest praca nóg, i właśnie wtedy chodzimy w szermiercze i robimy różne takie ćwiczenia. Rozumiem. Bez szpady, tylko te ćwiczenia, tak? To znaczy czasem ze szpadą, czasem bez. Mhm. Jakie są najbardziej dotkliwe dla szermierza kontuzje? Nóg czy rąk? Dużo szermierzy ma problemy z kolanami. Mm -hmm, bo, bo jednak całe... ciągle musimy siedzieć właśnie na tych nogach. Są też problemy z plecami. Dlaczego? Y... Jest sylwetka lekko pochylona walki? No właśnie, bo no my walki? jesteśmy. Jakby no nie stoimy. Nie jesteście wyprostowani w trakcie, w trakcie walki. Tak, no. Mm -hmm. No myślę, że to są takie najważniejsze problemy. A powiedz mi, a Achillesy? Też się zdarzają, ale no myślę, że te kolana to jest największy problem. Rozumiem. A jak twoje kolana? Miałaś jakim, jakąś już kontuzję? Nie, na razie na szczęście nie. Nie miałeś żadnej do tej pory kontuzji? Takiej, to znaczy... która by cię wyłączyła z, z zawodów czy z treningów na jakiś czas? Nie. Mam teraz problem z plecami, problemy z plecami ale no staram, właśnie jeżdżę do fizjoterapeuty, żeby... No, sobie z tym A Ten problem z plecami to wynika z szermierki, czy z komórki. Właśnie no do końca nie wiemy, dlaczego mam z nimi problem. Z komórki, czyli wiesz. Nie, nie, nie. Bo młodzież teraz siedzi 24 godziny i, i stuka w telefon. Masz ty czas na jakieś rozrywki, czy tylko szkoła i, i szermierka, i sport? No. Teraz, y, przez ten okres właśnie koronawirusa, mam więcej czasu dla siebie, no ale w takim jakby normalnym trybie, to no, jest tylko mniej. Czyli szkoła i sport, szkoła, sport, tak? Nie ma czasu na e, spotkania z kolegami, na znajomości z chłopakami? No, czasem jest. No. Dla chcącego nie ma nic trudnego, <grym> właśnie, co? Właśnie, właśnie. Mm, Okej. Okay. A powiedz mi, jeżeli no powiedziałeś teraz, że w trakcie koronawirusa jest więcej czasu. Bo często zadawałem moim rozmówcom pytania, jak oni oceniają ten, ten cały koronawirus. Ale nie chodzi mi o, to, o, o tą epidemię czy pandemię, tylko to jest pewien okres, który... Wiele na świecie zmienił. Jedni ludzie, którzy prowadzą firmy, splajtowali, jedni ludzie zarobili dużo pieniędzy. Artyści nie mają imprez, sportowcy mają imprezy bez publiczności. Ale Ty powiedziałaś, że masz więcej czasu, czyli nie tylko same minusy ten koronawirus do naszego życia wprowadził? No nie, myślę, że to znaczy, no raczej więcej jest minusów, bo nie mamy tylu zawodów. No, nie mogliśmy trenować przez jakiś czas, ale dzięki temu na przykład skupiłam się na tym, żeby poprawić swoje tam niedoskonałości i możemy się skupić właśnie na takiej pracy fizycznej, bo ona też jest właśnie jest ważna w przygotowaniu szermierczym. Mhm. A praca fizyczna, czyli co te przysiady, takie no siłowe, a na siłownię też chodzisz? Tak, chodzimy też. I co na tej siłowni? Bo nie wyglądasz jak kulturystka. No bo my chodzimy na siłownię raczej właśnie w takiej przerwie, kiedy nie mhm. mamy zawodów. No i no na przykład próbujemy się podciągać, właśnie robimy jakieś ćwiczenia na nogi, wyciskamy sztangę czasem. Wyciskacie to, to, wyciśniesz, o właśnie, tak jednorazowo ile wyciśniesz nogami? Oj, nie wiem. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Nie robicie tego na, na ilość, tylko na. Nie, raczej nie robicie tego na osiągnięcie maksymalnego ciężaru tylko po prostu ćwiczycie tak. mhm. to nie są siłownia to nie są zawody no żeby nie. osiągać rekordy rozumiem w trakcie tych treningów wylewa się masa potu czy macie jakieś patenty na nawodnienie organizmu na to żeby ten organizm właściwie funkcjonował Bo to mnie często interesuje Jaką dietę sportowcy mają? Czy jesz wszystko, pijesz różne płyny, Coca-Colę, kawę, czy jest jakaś konkretna dieta, którą musisz przestrzegać? To znaczy, myślę, że na tym poziomie na razie, na jakim jestem, nie mam jakiejś takiej typowo, stricte diety do, no, do tej szermierki, ale myślę, że właśnie na wyższym poziomie już zawodnicy mają specjalną dietę. Na wyższym poziomie. A ty powiedziałaś, że zdobyłaś trzecie miejsce na mistrzostwach Polski. To ten wyższy poziom to już jest gdzie? Na olimpiadzie? No na przykład. No Myślę, że po prostu starsze zawodniczki już no, bardziej zwracają na to uwagę. No bo tu teraz przed chwilą mnie zabiłaś. Na wyższym poziomie. Jak może być wyższy poziom, jak już dziewczyna ma trzecie miejsce, stoi na pudle na mistrzostwach Polski w wieku 16 lat. To ten wyższy poziom, ty już do niego dotarłaś, teraz trzeba tylko się utrzymać i wskoczyć jeszcze wyżej poza granicę Polski. Tak. Jakie plany masz w związku z e, Olimpiadą? Czy ty już się łapiesz do e, grona zawodników, którzy mogą do Olimpiady e, się próbować e, kwalifikować? Myślę, że do tej najbliższej nie, bo jestem jeszcze za młoda i nie mogę też startować w, w wszystkich zawodach, ale no do następnej, nie wiem, zobaczymy. Mm -hmm. Teraz takie pytanie: osiągniesz e, mistrzostwa sportowe, a co planujesz robić w życiu? Czy szermierka to jest taka dyscyplina sportu, która w przypadku poziomu mistrzowskiego, e, krajowego, daje e, na tyle możliwości, że finansowo człowiek jest w stanie się utrzymać rodzinę i nie musi myśleć o żadnych innych dodatkowych czynnościach? Właśnie z szermierką nie jest tak łatwo, ponieważ no, zawodnicy, którzy właśnie trenują już jako dorośli, to muszą łączyć szermierkę właśnie z pracą. Mhm. Czyli można powiedzieć, że szermierka to jest w 100% procentach pasja. No, Trzeba mieć tą pasję, bo, bo duże założenie, że pieniędzy z tego dużych nie będzie. No jakieś będą, ale mhm. nie będzie takich, żeby utrzymać właśnie rodzinę. Rozumiem. I, I jeżeli się nie ma pasji i człowiek myśli o sporcie w kontekście pieniędzy, to na pewno z Szermierką będzie miał małe szanse, żeby, żeby połączyć sport i pieniądze. No, dokładnie. I tu jest właśnie, tu jest e, sedno też tematu, którym się zajmujemy, pasja, e, czyli uprawianie kultury, sztuki i pewnych dziedzin sportu, często wiąże się z tym, że, że no niestety liczymy, liczymy się z tym, że, że nie będzie z tego dużych pieniędzy, nie wyżyjemy z tego, tak prosto mówiąc, ale wiele osób jednak to robi, bo, bo to czuje, ma tą, ma tą pasję. Podobnie na przykład z szachami, też szachiści dopiero na, na najwyższym szachowym, światowym poziomie mają jakieś chyba większe pieniądze z tego. E, powiedz mi, jak Ty łączysz sport z nauką? Czy uczysz się na poziomie dostatecznym, dobrym, bardzo dobrym lub celującym. To Jakie z... masz oceny? No, zależy z jakiego przedmiotu, ale hmm. myślę, że no takim dobrym. Średnia, jest... około cztery roczna. No, myślę, że tak. A które przedmioty lubisz najbardziej? No, oczywiście WF. A z WF-u szóstka, co? No, jasne. Um... No nie wiem, bo ja teraz jestem właśnie na drugim roku w liceum i rozszerzam biologię i chemię, hmm. więc no, teoretycznie to są takie przedmioty, którymi się teraz głównie zajmuję. No, no nie wiem, czy je najbardziej lubię, no po prostu je wybrałam. Biologię i chemię, a dlaczego tą chemię? No tak, akurat taki był kierunek. Aha. A, czyli. Na pytanie, co to jest NACL, to, to znasz odpowiedź. No, tak. A co to jest? Nie znam. NACL. Nie, nie Chlorek sodu, sól. Dobra. Biologia. Powiedz mi, czy biologia to jest taki temat bliższy sportowi? Czy tu w tej biologii można. Jakoś to połączyć? Czy planujesz chemię, biologię, a potem studia na AWF? To znaczy, ja nie wiem, czy chcę łączyć szermierkę właśnie mhm. z tym, z pracą. I, no, ale nie zastanawiałam się jeszcze, na jakie studia pójdę. Aha, czyli iść zupełnie w zupełnie innym kierunku i sobie pracować, robić sobie coś takiego fajnego, a dodatkowo jeszcze popołudniami, południami, wieczorami i weekendami dzigać się z koleżankami? Tak rozumiem. E, najbliższa impreza sportowa, na której e, będziesz występowała. To Wiadomo to... Z, hipotetycznie, bo dzisiaj mamy takie czasy koronawirusowe, że może być odwołana, ale najbliższa, która powiedzmy jest przed nami, jeszcze nie odwołana. No to za dwa tygodnie mam właśnie Puchar Polski seniora w Szczecinie w Szczecinie. Czy w trakcie tej twojej e, kariery sportowej dużo już jeździłaś po Polsce? Po Polsce tak, no nawet poza Polskę też już jeździłam. Mm -hmm. A jeździcie z trenerami, czy jeżdżą też twoi rodzice? To znaczy, jeżeli zawody są blisko, to zazwyczaj jeszcze z rodzicami, no ale jeśli to jest na przykład już taki buhar Europy, no to jedziemy jako kadra i wtedy jedziemy z trenerem mm -hmm. kadrowym. Dobrze. Taki strój jest patrząc na niego dość ciepły, czyli w trakcie treningu, czy w trakcie walki wylewamy z siebie litry potu, co? No tak. I jak ten pot potem uzupełniasz? Dużo wody pijesz? No, no, W przerwie między walkami no zawsze mhm. trzeba się napić. A to pijecie normalną czystą wodę, czy jakieś izotoniki? Zazwyczaj z izotonikami jakimiś. Czyli macie już jakiegoś gotowca i tego gotowca pijecie? Tak. tak. Masz jakieś ulubione smaki? Bo to przy pi piciu takich ilości to musi być chyba jakieś coś ulubionego, czy po prostu co jest pod ręką, to tylko żeby w siebie wlać. Nie, no teraz to już chyba po prostu co jest. Wszystko no. jedno, jak się chce pić. Tak. A badałaś kiedyś, ile, się, ile tracisz y, na wadze w trakcie jedynego. W, nie wiem, treningu czy zawodów? Nie, nigdy nie robiłam takich rzeczy. Kiedyś tam słyszałem, że sportowcy, piłkarze tam tracą około 2 kg czy dwóch litrów płynów w trakcie meczu, ale to też kwestia jest pogody, kwestia e, przeciwnika, bo wiadomo, raz się nabiegamy więcej, raz mniej. Czy zdarza się, że są zawody w takich warunkach, że po prostu jeszcze nawet się dobrze nie ubierzesz, już człowiek z człowieka się leje, a potem wchodzisz w ten strój i walczysz i to już w ogóle jest wszystko mokre? Tak, tak, zdarzają się takie sytuacje, no ale myślę, że y, jesteśmy już odpornieni jakby, no właśnie na takie momenty. Dobra. Hmm. Czy lubisz oglądać jakieś inne dyscypliny sportowe już tylko jako widz? Lubię oglądać siatkówkę. A grasz też czasami? Y, no raczej moja siostra. Ale też lubię grać. Też lubisz. A do siatkówki to trzeba znowu mieć w e, tyle głowy, że możemy sobie wybić palec. Co w przypadku, gdybyś sobie wybiła palec w lewej ręce? No to wtedy nie mówię trenerowi. I walczysz z tym wybitym palcem? Zaciskasz zęby? Tak. Zdarzyło ci się kiedyś takie coś? Z jakiegokolwiek powodu wybić palec i, i po prostu i taką osłabioną ręką musieć walczyć? Chyba nie. Na szczęście na razie nie. Mhm. A czy takie dziewczęce humory, czy słabsze dni mają jakiś wpływ na, na formę na zawodach, na treningu? Widzą to trenerzy, że ty jakoś dzisiaj nie jesteś sobą i, i nie idzie ci walka, albo że dzisiaj masz formę. Jest coś takiego? Ma to wpływ? No tak, bardzo często właśnie to zależy od naszego samopoczucia. No dlatego na przykład przed zawodami no, staram się oddzielić to życie prywatne od no, sportowego. Mhm. No, i jakoś walczyć z tymi humorami. Dobrze. Um, powiedz mi, Twoja drużyna e, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy e, jest w jakiejś lidze szermierczej. Bo, powiem szczerze, nie znam tego tematu. Jak to wygląda? Bo wiemy, jak wygląda na przykład liga piłkarska. Jest ekstraklasa, pierwsza liga, druga liga, trzecia liga, i, i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda w szermierce? No, u nas nie ma czegoś takiego jak ligi. Mhm. U nas y, każdy zawodnik y, walczy jakby no, dla siebie i mamy też takie listy y, właśnie krajowe, y, ale to jest no, indywidualnie, tak jak mhm. A wasz klub jest dotowany z Urzędu Miasta Rybnika, tak? Tak. Rozumiem. Czyli gdyby to była prywatna instytucja, musiałaby mieć sponsorów, ciężko by było jej się utrzymać. To znaczy nasz klub ma jakiś tam sponsorów, mhm. ale... dodatkowo, tak. dodatkowo jeszcze sponsorzy to zazwyczaj tak jest. No u nas w Czerwionce też gmina sponsoruje czy dotuje różne kluby sportowe, ale one też dodatkowo jeszcze mają swoich sponsorów. Na przykład klub piłkarski w Bełku, bo tam znowu w Bełku Pracuje i gra jeden z naszych kolegów, współpracowników, Leszek Szejka. My tu mamy taką ekipę w CKE, która to też sporo sportu uprawia i, i dlatego tak się trochę tym tematem, nie tylko kulturą, interesujemy. Alicja, na jakiej imprezie byłaś w CKE? To już było dawno, bo ostatnia impreza, tak faktycznie, która się u nas odbywała, to był koncert Andrzeja Piasycznego we wrześniu, a wcześniej jeszcze 8, 8 marca Dzień Kobiet z telewizją TVT, czyli no, na czym byłaś w CKN, na jakiej imprezie? Pamiętasz? Byłam na pewno na rozdaniu stypendiów, mm -hmm. um, a tak to, nie wiem, na jakichś jasełkach w podstawówce. Ale powiem Ci szczerze, trochę jesteś usprawiedliwiona z, tym, z tego niechodzenia do, do CKE na imprezy, ponieważ widzę, że większość sportowców jednak nie ma czasu za bardzo na duże zainteresowanie kulturą i na chodzenie na imprezy, bo zazwyczaj wtedy, kiedy są koncerty, to odbywają się często zawody sportowe. No tak, bo mamy w weekend zazwyczaj zawody. Alicja, tak patrzę na Ciebie, na Twoją sylwetkę i przyszło mi teraz do głowy... Przyszedł mi teraz taki bardzo dziwny pomysł, że mogłabyś być całkiem niezłą, nie wiem czy to się odmienia, skoczkinią narciarską, ponieważ masz bardzo mocne nogi, kolana na pewno też, bo tak jak mówiłaś, cały czas siedzicie na kolanach, siedzicie to się mówi na ugiętych kolanach. I teraz widzę jeszcze dodatkowo Twoją pozostałą część sylwetki, czyli szerokie ramiona. No, i tu ogólnie e, bardzo szczupła. Idealną skoczkinią narciarską byś była. I, I teraz pytanie, czy znasz takiego pana, e, który się nazywa Kamil Stoch? No, znam, znam. E, a Piotr żyła? Też, kojarzę. A bardziej w historię idąc, Adam Małysz? Tak, tak, znam. A ja słyszałem, że podobno taki Adam Małysz jest, który też szermierkę uprawia. Tak, trenował z nami. Adam Małysz, ale to no, nie ten sam, oczywiście. No, trenował z nami. Bo kiedyś mi się obiło o uszy, to był jakiś przełom. To były początki tego wybuchu kariery Adama Małysza, można powiedzieć, seniora Adama Małysza z Wisły, Wiem, że ktoś. W rybniku czy w okolicach rybnika dał na imię dziecku Adam, a na nazwisko miał Małysz. Mhm. I, I wziął się Adam Małysz. Nawet chyba o tym w jakichś naszych lokalnych ga gazetach pisali, że urodził się Adam Małysz. To był jakiś rok około 2002-2003, czyli ten wybuch kariery Adama Małysza. I ty z tym prawdopodobnie, z tym synkiem z okolic rybnika, z tym Adamem Małyszem Trenu. trenowałaś. Okay. czyli można powiedzieć, galiście się tymi szpadami. Tak. A on był praworęczny czy leworęczny? Praworęczny. Jak się walczy z zawodnikiem, który walczy zupełnie inaczej? Jak to jest lepiej z praworęcznym czy z leworęcznym, bo ty jesteś leworęczna? No ja jestem leworęczna, ale u nas w klubie. No, tak, właściwie to tylko ja jestem leworęczna. Więc no, od małego uczyłam się walczyć z praworęcznymi, i teraz łatwiej mi się walczy z właśnie z praworęcznymi niż z lewo. Czy ty jesteś niewygodnym zawodnikiem dla praworęcznych? Bo jeżeli teraz mówisz, że wszyscy w klubie praworęczni, to jeżeli oni ze sobą walczą, to mają swojego przeciwnika zawsze po prawej, czy, czy w, na prawej ręce. Tak. A teraz, jeżeli są zawody i i takich, powiedzmy, zawodników leworęcznych na 20 osób będzie ile? Jeden, dwójka? No, może czwórka. No, to mhm. zależy od zawodów. Czyli ci leworęczni dla praworęcznych są niewygodni? No, jeżeli ktoś nie ma w klubie leworęcznej mhm. osoby, to no, trudniej mu się walczy. Dobra. A. Jaka jest kwestia tego, że ta lewa twoja ręka może być groźna dla przeciwniczki, że po prostu nie jest nauczona e, obrony z tej drugiej strony przed tymi dźgnięciami? Yy, ja zadaję banalne nie, pytania, bo nie, nie się nie znam na tym nie walczyłem nigdy. I liczę bo na to. u nas ogólnie w szermierce, w szermierce łapie się zasłony yy i no, prawy na prawego łapie tą zasłonę i ma bliżej przeciwnika, no a jeżeli musi złapać u lewo, leworęcznej osoby, no nie dość, że jakby inaczej to ta zupełnie jest ułożona, to też trochę się zmienia jakby ta filozofia tych zasłon. To już jest wyższa, wyższa szkoła jazdy. No, Trzeba okay. by było wziąć tą szpadę i pokazać po prostu na przykładzie dwóch zawodników ze sobą walczących na zawodach jesteście podłączeni kablem do prądu. Tak. Tak to można nazwać. Powiedz mi dokładnie o co to chodzi z tym podłączeniem. Czy taki strój jest podłączony i jak to technicznie wygląda? Tak, mamy właśnie pod tym strojem um, ubieramy przewód szermierczy i podpinamy go do szpady. No a drugi koniec właśnie podpinamy do bębna. No i dzięki temu widać, jak trafiamy. A ten przewód szermierczy to jak to wygląda? Kabel? No, no to jest no, taki, no, taki kabel, no mogę pokazać. Ale to teraz tak, to jeżeli dostaniesz w nogę, to jak ta maszyna licząca te dźgnięcia, jak ona wie, że, że dostałaś? Bo na końcu szpady mamy puntę. Mhm. No i to jest jakby takie urządzonko, które jeśli się naciśnie, to właśnie to działa. Aha, rozumiem. Dla Ciebie może to jest takie banalne, nie? bo to jest chleb codzienny, ale no dla mnie i dla naszych widzów, może dla większości osób, jest to temat taki trochę egzotyczny. Teraz patrzę na ten strój i widzę, jak tak ubieraliśmy tego manekina z kolegami, że ten strój, ta górna część jest łączona w, w kroku. Myśmy to nazwali takimi stringami. Dlaczego to jest? Czy, czy gdyby, gdyby tego nie było, to jest możliwość, żeby ci się ta górna część podwinęła i byłaby, byłaby opcja, żebyś dostała dźgnięcie w brzuch? No właśnie jest taka możliwość, że po prostu dostaniemy między tą bluzę, a spodnie szermiercze, dlatego jest taka dodatkowa ochrona. Czy zdarzało się na jakichś zawodach, czy, czy na treningach, że ktoś nawet krwawił? Tak, zdarza się. Tak? No, na przykład właśnie jak dostanie się w piszczel, to no, się ociera noga. Albo czasem po prostu ludzie dostają pod maskę. I to też jest takie bardzo niebezpieczne, no, ale mhm. u nas na szczęście nie było takiej sytuacji. Czyli można powiedzieć, że to jest niebezpieczny sport? No, myślę, że nie jakoś bardzo. Trzeba by być naprawdę mhm. pychowcem, żeby się jakoś ukaleczyć. Ale większość dziedzin sportu no, łączy się czy wiąże się z tym, że, że jakieś jest niebezpieczeństwo. Nie wiem, jakie niebezpieczeństwo jest w szachach, bo <laughs> szachy są grom spokojną, ale może kwestia, że przeciwnik się zdenerwuje i będzie nas chciał potraktować z pięści. To też może nastąpić coś nieprzyjemnego. W każdym razie, w innych sportach typu skoki narciarskie, to jest bardzo niebezpieczna dyscyplina. W piłce nożnej też się nogi łamią. W szpadzie też są jakieś y, kontuzje. Patrzę tak na ciebie i y, wiesz kogo widzę? No, kogo? Widzę rysy twarzy twojej babci. Mojej babci? No mówił ci ktoś kiedyś, że jesteś podobna do babci, do mm. babci tej klasikowej. Nie, nie, nie no, poważnie. Jak przyszłaś, to tak mówię, do kogo czy jesteś podobna? Czy bardziej do dziadka, czy do babci, bo twoich rodziców nie znam. Mhm. E, może z widzenia, ale, ale tak się nie znamy, ale znam e, z, mocno z widzenia twoich dziadków. A, no, głównie dziadka, który był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tutaj w Czerwionce przez wiele lat. Ale bardzo często widywałem go i nadal widuję z twoją babcią, często gdzieś tam na rowerze, czy gdzieś tam spacerują, często, często ich widzę. I tak patrząc na ciebie, to widzę mocno rysy, twarzy, babci. Czy babcia też się zajmowała sportem? Ojejku, nie mam pojęcia. Nie... Musisz babcię przepytać. No muszę. No teraz jest więcej czasu, bo mamy ten czas koronawirusowy, znowu nie, nie, nie możemy za bardzo siebie odwiedzać, ale mamy więcej czasu na, na rozmowy z bliskimi. Ja nawet od wielu artystów słyszałem coś takiego, wreszcie mogłem poznać własnych członków rodziny. Tak. Bo całe życie w trasie, podobnie sportowcy też chyba mają, nie? Całe życie trening, zawody, wyjazdy, a tu teraz jesteśmy uziemieni na kilka miesięcy, i możemy w końcu poznać miejsce, w którym mieszkamy. No, tak. Więcej czasu na naukę? Jest, ale no nie powiem, że jakoś bardzo go wykorzystuję. A jak widzisz tą naukę zdalną, jest to dobre czy nie za bardzo? No to znaczy, no nie mamy innego wyjścia, tak. No dobrze, że jest. W ogóle jakaś nauka, hmm. ale no myślę, że nie nauczymy się tak dużo, jak w szkole. A teraz z ocenami nie lepiej to tak iść do szkoły, tam odpowiedzieć, trochę tam pani nauczycielce pościemniać i dostać tam tą czwórę czy czwórę plus. A tu pisz, trzeba wszystko pisać i dlatego trzeba się przygotować. Nie ma odpowiedzi ustnej albo dwa razy się zgłoszę, odpowiem na jakieś pytanie, które pani zadawała i już jest ocena z aktywności. No ale on, przez lekcję online też można się zgłaszać i mhm. dostawać to. Więc. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tylko chyba najgorsze jest to, że, że ta pandemia jednak nas tak trochę negatywnie, można powiedzieć, dołuje, co? Że nie można, nie można wyjść, nie ma zawodów z publicznością. Jak się w ogóle walczy w, w pustej sali? U nas no, nie ma, jako tako nie ma pustej sali, no bo są zawodnicy i trenerzy, więc zawsze no, tam koleżanki mi kibicują, Przeżywają. tak właśnie, mhm. ja im, więc no mamy tych widzów, no ale nie ma właśnie, na przykład mój dziadek ostatnio bardzo był zawiedziony tym, że nie może przyjechać do mnie na zawody, no ale myślę, że jak no, ta pandemia już się skończy, to wróci wszystko do normy. Mhm. Dobrze. A czy ty na dzień dzisiejszy wiesz, na jakie studia chciałabyś iść? Bo mówiliśmy wcześniej o AWF-ie, nie masz jeszcze pojęcia? Nie, nie, nie. Jeszcze nie myślę o takich rzeczach. Mhm. Dobra i jedno chyba z ostatnich moich pytań. Gdzieś weszliśmy przed chwilą w tematy artystyczne, kulturalne. Jakiej lubisz słuchać muzyki? Myślę, że to zależy od mojego humoru. Raczej słucham popu, ale no to zależy, to zależy wszystko. A jacyś ulubieni wykonawcy? Billie Eilish? Nie, raczej. No, różnych są. to jest obciach Billie Eilish? Nie, Jak nastolatek? komuś się podoba, no to mhm. Ja tak ostatnio rozmawiałem z kimś, nie pamiętam teraz z kimś, z kim to było, ale mówiliśmy o tym, że ta Billie Eilish tak wyszła jako taka powiedzmy nastolatka zbuntowana, mhm. do internetu mocno i, i młodzieży się spodobała, ale wbrew pozorom. Jej produkcja muzyczna jest bardzo zaawansowana technicznie. To nie jest mhm. tak, taka domowa, chałupnicza robota. Tam jest naprawdę kawał dużej wiedzy muzycznej, aranżacyjnej. Jakie nazwiska mi rzuć, żebym sobie mógł posłuchać muzyki, którą ty lubisz? No ja też lubię słuchać różnych rzeczy. słuchać e, takiego zespołu Coldplay. Mhm. To już jest starszy zespół niż ty. No tak, ale no. spodobało mi się. Mhm. Dlaczego? Wokalista ma taki... Ciepły, przyjemny głos, czy, czy to, czy kwestia, nie wiem, tego, w jaki sposób te piosenki swoje aranżują. Że jest to takie przyjemne, ciepło brzmiące. No tak, podoba mi się właśnie to właśnie, o czym śpiewają. Mhm. No i właśnie ten ich nastrój tych piosenek, mhm. tak można to nazwać. Bo właśnie słuchając ich mogę sobie pomyśleć o różnych sprawach i. No, zastanowić się. Coldplay. A Cold to jest zimny. A ta hmm. muzyka ich nie brzmi jako jak taka zimna fala. Ta muzyka jest moim zdaniem zupełnie inna niż sama nazwa zespołu. A powiedz mi, czy ty grasz w szachy? Jak byłam mała, to grałam w szachy, nawet byłam zapisana właśnie. Do sekcji szachowej? Tak. Do Michała Cichonia? Oj, nie wiem do kogo. Nie. U nas sekcję szachową w czerwionce prowadził, nie wiem, chyba nadal prowadzi Michał Cichoń, który teraz jest dyrektorem Mosirów w czerwionce, wiem też, że jego córka ma dość duże osiągnięcia szachowe. Mhm. Także nasi czerwieńscy sportowcy odnoszą sukcesy. Czy to jest kwestia ten powiedzmy, ten sukces? Kwestia talentu czy dużej ilości pracy, czy może charakteru, bo ty wyglądasz na taką spokojną, grzeczną, kulturalną dziewczynkę, ale podejrzewam, jak jesteś w tym stroju, to w tobie jest istny diabeł. Zgo zgodzisz się ze mną? No, myślę, że tak. No, na pewno jestem bardziej zmobilizowana, właśnie do tych facetów, ale no, na pewno trzeba mieć talent. No, ale wiadomo, że sukcesu nie osiąga się tylko talentem, ale też ciężką pracą. No i ten charakter też jest ważny, myślę, te zacięcie podczas walki. Charakter masz po kim, po mamie, tacie, babci, dziadku? Czasami tak w rodzinie jest, że się widzi, że ta ma charakter po tym, albo ten ma charakter po tym, że gdzieś te charaktery się skądś wynosi. No, ale myślę, że jestem tak pomieszana. Pomieszana, ale z latem, z, z, raczej z czasem, z biegiem lat, wychodzi y, bardziej precyzyjnie, kto jest, w, y, czyje geny w nas przeważają. Mnie wszyscy też mówią, że mam dużo genów od mojego ojca i mojego dziadka. Mm -hmm. A, to są. Plusy i minusy, no ale tego się już po prostu nie zmieni. A podobno, im człowiek jest starszy, tym bardziej te geny dają o sobie znać i, i, i wychodzi, że jak widzisz na przykład, że rodzic czy dziadek, po którym ty odziedziczyłaś swoje geny, ma jakieś cechy, których specjalnie nie lubisz, może się okazać, że to będą cechy, które ty sama potem będziesz miała. No wiem. Czy, bo mówiłaś jeszcze jakiś czas temu, że e, chodzisz na pływanie. Ile razy w tygodniu napływanie? Oj, no to zależy od y, właśnie zawodów i od tego czasu. No powinnam chodzić przynajmniej raz w tygodniu. Mhm. Tutaj do nas, do czerwonki? Różnie, różnie chodzę. Zazwyczaj do Żar. Tam jest Rozumiem. Basen, ale... Tam jest cieplejsza woda? Tam jest jacuzzi. A, a to ty, ty w basenie masz tam kilometry robić, a nie do jacuzzi no się też wygrzewać? Robię, też robię, ale jacuzzi też jest ważne po zawodach. Po zawodach, aha, że to jest niby taki y, dla mięśni taki relaks. Tak. Okay. Teraz takie może moje, o, chyba jedno z ostatnich pytań. Kończą się zawody albo kończy się trening. Czy po tym treningu, czy po zawodach robicie jakieś ćwiczenia takie rozciągające? Czy po prostu kończysz, y, kończysz trening, ubierasz się, wychodzisz? No właśnie po treningu powinniśmy robić y, właśnie ćwiczenia rozciągające lub się rolować. Mhm. No nie wszyscy to robią, bo wiadomo, że po treningu już człowiek jest zmęczony i się nie chce, no ale no ja staram się wykonywać te ćwiczenia. Tak, czyli rzetelnie podchodzisz do tematu od początku trening. do końca i treningów nie opuszczasz. Nie. Czy jeżeli byś miała jakieś ważne spotkanie i albo trening, to wybierasz zawsze co trening? No, raczej tak. Czyli szermierka jest teraz twoim numer jeden w życiu? Plus rodzina, no. Plus rodzina, okej. Okay. No i jeżeli takie jest podejście do, do tej pasji, którą się ma, to potem widzimy, jakie są tego efekty. Czy ty możesz powiedzieć, że efekty, które tutaj widzimy na tym stoliku, to są efekty morza wylanego potu? No, myślę, że tak. No. Można tak powiedzieć. Bo no, z niczego to się chyba też nie bierze. No, niestety nie. Okej. Okay. Alicja, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie do CKE, do naszego programu. Ja Tobie życzę kolejnych sukcesów i bardzo byśmy chcieli oglądać Cię na ekranach telewizorów, na igrzyskach olimpijskich, niekoniecznie na tych najbliższych, bo mówisz, że jeszcze wiekowo na musisz poczekać, ale to na kolejnych i chcielibyśmy mieć w czerwiące Leszczynach w naszej gminie, Mistrzynie Świata w szpadzie kobiet, seniorów no. i tego Tobie życzę. Dziękuję bardzo, też dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, do zobaczenia.